witamy w ostatni dzień w Pattaji. Właśnie przyszedłem do sklepu po wodę, bo za chwilę wyjeżdżamy. Jakaś woda by się przydała. A jeszcze tylko jakieś szybkie śniadanko. Zamawiamy Bolta, bo tak, Boltem pojedziemy do Bangkoku. No i spadamy. Niestety musimy pożegnać się na krótko z Pattają, ale na pewno jeszcze tutaj wrócimy. A tutaj przez okno w sklepie mogę podpatrzeć pana, który przyrządza mi właśnie jedzonko. Tam. Tam po lewej stronie jego właśnie mój ryż z kurczakiem, tym, który tam wisi, się właśnie przyrządza. Takie ładne kurczaki. O, ładnie tam pan nakłada. Miks mięs, czyli taki normalny, zwykły gotowany plus smażony. Idę zapłacić za wodę, idę po ten ryżyk, jakiś tościk na drogę i spadamy. A jeszcze taka ciekawostka odnośnie lodówek i alkoholu, to mam nadzieję, że już ci, co śledzą, tych, którzy podróżują po Tajlandii, to dobrze wiedzą, że o tej godzinie, czyli na przykład 9 rano, alkoholu w sklepie legalnie się nie kupi. Tak jest. Cały alkohol, piwko, winka i tak dalej, co jest w lodówkach i w ogóle na półkach, gdziekolwiek, wszystko jest pozasłaniane i kupić się nie da. Jeszcze taka ciekawostka odnośnie prądu tutaj w Tajlandii, chciałbym wam coś powiedzieć, to kiedy przychodzi taka pogoda, jaka jest teraz, kiedy jest bardzo, bardzo gorąco, temperatura średnio 34-35, taka zapowiadana, prognozowana, a odczuwalna 40-42, tak pokazuje pogoda i tak naprawdę jest. Jest mega, mega upalnie. Cały dzień i nawet całą noc jest bardzo gorąco. W nocy jest 29-30 stopni, w dzień 34-35, plus palące słońce. To kiedy włączamy klimatyzację, żeby się troszeczkę schłodzić, no bo w domu też jest ponad 30 stopni, jest bardzo gorąco. I jak nie mamy wiatraka, czyli korzystamy tylko z klimatyzacji, to uważajcie na rachunki, bo jeśli przyjeżdżacie pierwszy raz, wynajmujecie mieszkanie, to za prąd musicie płacić sami, bo jak przyjeżdżacie do hotelu, to oczywiście prąd macie wliczony, ale jak mieszkanie wynajmujecie, no to tak samo jak w Polsce, za wszystko trzeba sobie zapłacić. Więc uważajcie w takich gorących, upalnych miesiącach, bo rachunki za prąd, tak jak nam w tym przypadku, w tym miesiącu, przyszedł 1000 zł. No, także tak to wygląda, a wcale jakoś tak bardzo dużo z klimatyzacji nie korzystaliśmy. Więc jest, wtedy jest grubo, w tych miesiącach jest grubo. Jak się zastanawiacie, które to miesiące, no to tak od połowy kwietnia do lipca, może czerwca, no bo później zaczyna się już pora deszczowa, robi się chłodniej, no i już tak nie korzysta się z klimy i chyba nawet nie wiem, czy wtedy też prąd nie jest tańszy. Okej, my już gotowi do wyprowadzki, walizki spakowane. 6 waliz, naprawdę nie jest łatwo, ale następnym razem nie zabierzemy tyle rzeczy. Pamiętajcie, nie bierzcie tyle rzeczy, jak przyjeżdżacie do Tajlandii, bo tu wszystko jest. Nie potrzebujecie tak dużo ciuchów, jak wam się wydaje, nie potrzebujecie tylu leków, jak wam się wydaje, nie potrzebujecie tylu zabawek, tyle wszystkiego, bo później trzeba to tylko niepotrzebnie dźwigać, a nic się z tego nie korzysta, nie używa i później tylko zajmuje miejsce i wagę w walizce. Oj ludzie, mówię wam, jak w tej Tajlandii obecnie jest gorąco, to jest po prostu szok. 38 stopni. 38 stopni. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie gdzieś tam? 38 stopni. Wychodzi się z samochodu na stacji benzynowej i po prostu dostajesz takiego liścia. Tak. Od temperatury. Jest przeokropnie gorąco. Masakra, jak w piekle. 38, odczuwalna 44. Fajną taksówką sobie jedziemy. Takim Isuzu. Tym tutaj, białym. Ładnym, takim. Nowiutkim, 18 tysięcy kilometrów przejechane. A gdzie ten pan się schował? Tu nasze walizy załadowane. Wszystkie. Ale jest gorąco. 44 stopnie. Co to Emma się dzieje? Takiego mocno bym chciała. Tak? Mhm. Świetny. O, pan też był siku. Dobra. To niech siada i jedziemy. No i dotarli. Okejka! Dotarliśmy na miejsce. Okej, kap. No i taka kuchenka, takie wejście mamy. Taki hotel, nie wiem co to w ogóle jest. Taki hotel, mieszkanie, pralka schowana w szafie. Jest okej, ale tutaj jest całkiem spoko. Tutaj taki stoliczek, dosyć duży. Tu mamy dosyć duży salonik. No i
duże łóżko. Duże łóżko, ale tu zostajemy tylko na 2 dni. I taka duża szafa. I czekamy na jeszcze jedno łóżko dla Emi, jakieś mniejsze. Tu mamy balkonik. Mam balkonik, ale nie otwieram, bo jest tak gorąco, że jest 40 stopni. A tu mamy wieżowce przed sobą. Tam pełno wieżowców w każdą stronę. Okej, kap. Tu mamy jakieś wieżowce. Tam mamy basen. Więc tutaj przez 2 dni będziemy urzędować. Taniej niż w Warszawie, to akurat tyle dobrze. A w Bangkoku jesteśmy. Tak to wygląda, to nasze mieszkanko obecnie. Na wyposażeniu mamy nawet jeszcze mikrofalówkę. Mamy jeszcze taki toster. Mamy lodóweczkę, zamrażareczkę. O, buchło zimnym. O, ale aż zaparowało. Może sobie lodówkę otworzymy, żeby nam się schodziło. Zamrażarkę. Kibelek, ładnie. Tutaj czyściutko. Prysznic, wanna, te sprawy. Bez światła, nie świecimy, bo oszczędzamy. Żartuję, i tak jesteśmy w hotelu. No, także jest pełen wypas. Pierwsze godziny w Bangkoku. Jest tak upalnie, że nawet nie wychodzimy jeszcze nigdzie na miasto. Zamówiliśmy jedzenie z Foodpandy i czekamy. Właśnie za chwileczkę ma podjechać. Tam jakiś Foodpanda Dorka stoi, ale nie wiem, chyba nie on, co? Chyba nie. O Jezus Maria, jak hajcuje. Brak słów. 16:44. Sklep mamy pod nosem. Sklep mamy pod nosem, bo my tu śpimy. Tam gdzieś. Tu mamy jakieś śniadanka. Kawka. A to te pokoje, co było, to stąd było to jedzenie. Takie rzeczy. No, rano tu pochodzimy, jak jeszcze będzie 32. Nie będzie 30, 44. Co to za okolica? Grab pojechał jakiś jeden. O, Mercedesy jeżdżą, o, Foodpanda pojechał. No, komu by się chciało chodzić w takim wielkim mieście? Ale tam ładnie wygląda. No ładne wieżowce, tylko strasznie gorąco. No i proszę bardzo. Przyjechał pan Foodpanda. O ja cię powiem wam, że takie zamówienie zrobiliśmy. Patrzcie na to, tu są 3 dania. Dodatkowo jeszcze mnóstwo dodatków i miałem pełno śliny w buzi, bo tak mi ślinka na to cieknie, że nie mogę mówić. Tam jeszcze są 2 kolejne dania. W Bangkoku jest jeszcze taniej chyba niż w Pattaji. Zapłaciliśmy za to wszystko 30 zł. No taka będzie wyżera, że ujacie. Wyżerka ogólnie jest tego typu, że mamy bardzo dużo golonki. Tu jest naprawdę taka porcja golonki. Mega duża porcja. Tu jest troszeczkę mniejsza porcja, ale też jest duża. Tylko ta jest jeszcze z ryżem. No i też tutaj jest taka pusta. Tu jest też taka kapustka. Tu jest jeszcze papajka. I tutaj Dorka ma jeszcze... Co ty masz w ogóle? Ryż z jajkiem i jeszcze jakieś warzywa, krewetki. Ja cię kręcę. A tutaj dają ten taki gulasz z tej golonki. To zaraz sobie tutaj poleję. To będzie masakra. Znaczy, będzie bardzo dobre. Czosnek. Takie jakieś coś. Takie tu jeszcze na przegryzkę. Ostre sosy, ostre papryczki jeszcze. No i jeszcze... A, jeszcze taka zupa. Jeszcze taka zupa, bardzo ładna zupa. Bardzo lubimy te zupy. Są bardzo dobre. W takim worku przychodzą. Jest bardzo gorąca. Jeszcze. No i to jest duża porcja zupy, naprawdę. Czekajcie, wyjdziemy na dwór. Coś wam pokażę. Pokażę wam Bangkok wieczorem. Tutaj mamy fontannę. Patrzcie na to. Jaki widok. A tam mamy zachodzące słońce, które wygląda właśnie tak. Wow. Ale czad. No, mega. Wpadliśmy jeszcze zobaczyć, co tutaj w hotelu mamy. No, siłka, muszę wam powiedzieć, pierwsza klasa. Byliśmy już w wielu tutaj miejscach, w wielu kondominiach, hotelach, ale takiej zaawansowanej siłki to ja nie widziałem. No, szkoda, że wam tak tutaj pokazuję przez te takie coś, ale naprawdę siłownia pierwsza klasa. Bardzo dobrze wyposażona, sprzęt taki widzę nowy, fajny. Tu jest golf. Tutaj jest to.
Co to jest? Kids Club. A, Kids Club. A, to jakbyście dzieci mieli, to byście mogli sobie tutaj dzieci zostawić. Ciebie, uj, patrz. Wpadnę ciebie. Co? Tutaj jest gąsienica, kufry, małże do czegoś, stawka, zjeżdżanie do jakiejś... Czekaj, bo mnie bardziej interesuje, co tam jest za oknem. Za oknem mamy wieżowce. Oj, bardzo wysokie wieżowce. O, jakie wysokie wieżowce. Ale co tam jest na górze w ogóle tych wieżowców? O, ja cię. Nie wiem. Au, się przewróciłam. O kurde, dobra. Mati, fajnie to jest, że tutaj zamiast podłogi jest taki dywanik. Jak już tam w hotelu. I tutaj interesuje. Golf. Później trafimy z powrotem. Jest. Co to za schody? To wyście tam były? Nie. Golf Practice Pines. Co to jest? O ja cię. W takich schodach? Później będziemy musieli się szukać, nie będziemy wiedzieli, jak do domu wrócić. O ja cię. Co tu jest? Ja tu boję wchodzić. O ja też się tu boję wchodzić. O ja cię. Zeszyć latarkę. Nie. Czekaj, tu są jakieś przyciski, światło. Nie, weź to wyłącz. Dobra, uciekamy stąd. To jest. To jest chyba... Golf room. Nie wiem, co tu jest. Spadamy stąd. A, jeszcze sauna. Tutaj jest... Paletki są. Stół do ping-ponga. O, ping-ponga można zagrać. Poczekaj, tylko zobaczę. No są paletki, są ping-pongi. Można, można zagrać. Możesz napić. Leci. Tutaj mają właśnie takie śmieszne kubki, nie? Opazji. No takie stożki. Dobra, no wyjdźmy jeszcze na basen zobaczyć. Gdzie? Tu można wziąć sobie ręczniczki tam. I tutaj jest siłownia. Siłka jest pierwsza klasa. O, fajnie, chłodno. Może tutaj gdzieś się wchodzi do sauny z basenu, wiesz? No. Czekaj, przymknę te drzwi. Co my tutaj mamy? O, basen duży. Duży basen. Trochę ludzi. No, niezłe miejsce. O, ale jakie widoki. Ja pierdzielę. Ale kozacko. Ma, ale widoki, co? No. Szatowe. No, Bangkok jest ogromny. Po drodze jeszcze widzieliśmy, że to się paliło. Tak było gorąco. Zapraszamy do subskrypcji kanału, jeśli są tutaj jakieś nowe osoby, jeśli nie subskrybują kanał, łapki w górę i coś napisać miłego w komentarzu. Dajcie znać, czy takie widoki to wasz klimat. Dajcie znać. Jeszcze, jeśli byliście już tutaj w Bangkoku lub też w Tajlandii, to też napiszcie w komentarzach. Właśnie, dajcie znać, gdzie byliście. Jak byliście w Bangkoku, czy w Pattaji, czy na Phuket, to dajcie znać, gdzie byliście. Możemy się spotkać. Właśnie. O. Tu by były chyba dobre kokosiki. O, jak tutaj jeszcze pani ma ładnego grilla. Zimne picie. Co, bierzemy coś? Jakiś jeden soczek. A tutaj pan jakieś naleśniczki robi? A nie, to jakieś paróweczki. Naleśniki chyba z parówką. A, no tak, no. Tutaj mamy naleśniki z parówką od pana. Tutaj znowu jakieś takie coś, dania różne. Znowu coś do picia. Hello. Thank you. No, 10 batów to. No, tak samo jak w sklepie. To nie wiem, na czym zarabia. Może kupił w jakiejś hurtowni po 9, a tu sprzedaje po 10 i ma 13 groszy na butelce, nie wiem, może tak, może nie. Ale Bangkok jest ogromny, ja pierdzielę. Widać to od razu, nawet porównując do takiej wielkiej Pattaji. Macie coś dobrego? Nie, chętnie bym się coś napił. Ale ma tu jakiś, nie wiem, jakiś inny ogromny. Dobra. Droga, że może sobie biegać i ten. No, wieje bardzo przyjemny.
kulturka. Nie ma lipy. Bardzo dużo ludzi biega. Szadersko. Ale widoczki. Ojacie. Jakieś koło ratunkowe. Koło ratunkowe. Tu chyba helikoptery lądują. Jak ktoś chce ten iść chyba tutaj do metra dojść, to helikopterem przylatuje i później metrem jedzie. Myślisz, że ktoś, kto lata helikopterem, chciałby metrem jeździć? Chyba nie. Ale czad. Ale jest drzewo Buddy.